Czołem widzowie, dzisiaj mam nietypowy filmik Badanie Regionalne z Suwalszczyzny, które nazywa się Kartacz. Wiecie, że mój kanał od jakiegoś czasu to nie tylko fast foody, zatem jak chcecie więcej dań związanych z danym regionem, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i niech się niesie. Dla mnie to tyle fajna ciekawostka, bo interesuję się gastronomią, niemniej jednak coś podobnego jadłem wcześniej tylko raz na dożynkach parę lat temu. Z tego co mówi internet, danie to ma też inną nazwę, bo cepeliny, a najprościej zobrazować będzie to nazywając wielką pyzą. Dziś jesteśmy w Kokobarze w Suwałkach, gdzie ludzie polecali mi hamburgera oldschoolowego oraz kartacze właśnie. Hamburger szczególnie na TikToku poszybował mega, zgarniając prawie 900 tysięcy wyświetleń elegancko. Tutaj będąc na miejscu widziałem, że kartacze darzone są zainteresowaniem, bo kolejka duża była, dużo ludzi brało, ale także kiszki ziemniaczane. Ja postawiłem tylko na kartacza z okrasą. No i co? Dzisiaj będzie na szybko, masa ziemniaczana mięciutka, ciepła i smakowita, a w środku nadzienie mięsne, które wspólnie z tym powstałym ciastem, masą ziemniaczaną było po prostu bardzo syte. Ja wziąłem jednego na spróbowanie za 13 zł i pojadłem tym szczerze, ale jak będę następnym razem, to spróbuję jeszcze kiszki. Nie chcę tutaj w tej recenzji mówić regułek z Wikipedii, co to jest kartacz, więc powiem tylko, że było smacznie, taka wielka pyza, której smak najprościej będzie można opisać jako właśnie taka lekko słonkawa masa. Dobre, ale nie mam porównania za bardzo, bo jadłem to tylko raz kiedyś na dożynkach, a wrzuciwszy hamburgera ludzie pisali, że kiedyś były lepsze te kartacze. Co o tym sądzą ludzie z Suwałk? Piszcie komentarze, co sądzicie o Koko, a dzisiaj wystawiam ocenę 8, bo było bardzo smacznie. Pozdro!